Tak się stało podczas sobotniego Go Pearl Forest C2. Połowę drabinki wyrzuciło po prostu z Battle.netu, w tym króla. Cooks admin nie mógł się zalogować. No i tak wyglądało go.pl, że połowa drabinki to były WO, bo ludzie pół godziny kukali w lobby, próbowali wpisać hasło. No właśnie. Dobrze, ale w takim razie, panie i panowie, rozpoczynamy drugi półfinał dzisiejszego DreamHack Bucharest 2012. Indy, jakbyś mógł tam, nie ma chociaż może jakiś stream załączyć, albo coś w tym stylu, dopóki się nie połączy, żebyśmy chociaż wiedzieli, mogli tutaj o czymś pogadać, albo coś. To by było super. Może mała synchronizacja. Którą masz sekundę w grze? 31, drugą, trzecią, czwartą. A, dobra. Już w porządku, 10 sekund jest różnica. Okej. Okay. Tak więc, no, jak dla mnie... To znaczy może inaczej, w ogóle, panie i panowie, odpadł nam jeden z naszych polskich zawodników, ale miejmy nadzieję, że drugi, którego widzimy właśnie w tym momencie na ekranie, poniesie tutaj żagię w polskiej imbalancji i zobaczymy go w finale, który kiedy będzie, gdzie będzie walczył z Blajem. Acer Nercio na godzinie 12 kontra Starnan, Western Wolf Starnan na godzinie 9. No i wiesz co, czy ty słyszałeś, Indy, zanim ten mecz miał miejsce, w ogóle zanim DreamHack miał miejsce, to czy słyszałeś w ogóle o Starnanie? Bo ja... umknął mi ten gracz. I wygląda na to, że mamy chyba jakiś problem z... Mam wrażenie, że z połączeniem. Nie, czy wy mnie słyszycie, czy nie? Tak, ja cię słyszę. Odrobinę gorzej. Przepraszam. Okej. Okay. No tak, troszeczkę gorzej. Ja o Starnanie tylko widziałem go kilka razy na ladę, ale tak to więcej razy chyba nie spotkałem. Może też w jakimś turnieju, no bo nikt nie jest dla mnie całkowicie obcy, to jest pewne. Ale jakoś tak z jakiegoś konkretnego wydarzenia tego nie pamiętam niestety. Aha, no rozumiem. No właśnie, no więc tak, mam wrażenie, że właśnie tutaj jakaś nowa może gwiazda, bo zresztą to podobno oznacza gwiazda, znaczy on miał Starinan, czy coś takiego, tam było jakieś takie J dziwne w nazwie, ale że kasterzy nie za bardzo umieli to wypowiadać, to zrezygnował z tego Starnan i teraz jest po prostu tak normalnie. To podobno znaczy gwiazda. Tak więc, no właśnie, tak to wygląda. W każdym razie, czego możemy się spodziewać? No myślę, że wiesz, Nercio, standardzik, dwie ekspansje, jesteśmy na Metropolis. Z drugiej strony mamy 16 Nexa, jeśli dobrze zauważyłem, czy 17 od Starnana, więc tutaj akurat wszystko tak dosyć normalnie, prawda? I jak ty widzisz Metropolis jako mapę do PvZ? No troszkę... No na pewno, przynajmniej moim zdaniem, Protoss ma większą szansę na Zerga, z tego względu, że jeżeli pojawi się Broodlordy, to Zerg nie ma takiej dużej swobody, żeby zaatakować na Protossa, jaka jest na przykład na Ohanie czy na Daybreaku, bo tam masz nie taki duży dystans jak tutaj i masz takie fajne pozycje, w których możesz się ustawić, żeby Protoss nie mógł dopaść tutaj Broodlordów. To było widać na Daybreaku, Broodlordy stały nad klifem i mana nie mógł tam nic zrobić. No tutaj oczywiście są inni gracze, i tutaj może być oczywiście inna sytuacja, inne zastosowanie jednostek, ale myślę, że na Metropolis wszystko się rozegra o to, czy Nercio, czy, a w zasadzie czy Starnan postawi swoją trzecią bazę. I tutaj to chyba przesądzi o wszystkim, bo z tego co wiem, to Nercio na Metropolis po prostu stopuje trzecią bazę Protossa cały czas, nie pozwala mu na nic i no, wiesz co, muszę przyznać ci rację. Zresztą zwłaszcza także powiedziałbym, że w ZVZ te ataki na trzecie bazy Nercia mogą być bardzo, bardzo groźne. A tymczasem, no Nerciak na razie dronuje, nie będzie robił absolutnie nic. Dwie bazy są produkowane, jedna właśnie w tym momencie wykluta, można by tak powiedzieć. I teraz bardzo ważna sprawa według mnie, to jest taka strasznie słaba możliwość skautowania gejzerów przez Zerga, oczywiście kontra Protoss na Metropolis. To jest według mnie taka sytuacja, w której bardzo ciężko Protossowi jest zauważyć, czy te gejzery zostały wyprodukowane. No tutaj będzie zapewne starał się Nercio podlatywać Overlordem. I no i jak na razie, wiesz, no wszystko spokojnie. Mamy oczywiście scout ze strony Starnana, który sprawdza, czy została wyprodukowana trzecia baza. Są to oczywiście pojedyncze kryptumory. I dużo teraz zależy od tego, co Nercio zauważył swojego przeciwnika. No, póki co Nercio zdecydowanie inny styl od Blaja preferuje, są trzy bazy, czyli naturalna odpowiedź na szybką ekspansję Protossa, którą widzimy już prawie że w każdej grze. Wygląda to podobnie prawie od każdego Protossa, niektórzy tam wolą po prostu w innej kolejności zrobić swoje budynki. No i Starna, na co się zdecyduje, jak w naturalu są dwa dodatkowe gazy, także będzie chyba
Może jakiś timing push, może być Stargate. No jest sporo opcji, chociaż Stargate może jest jednak jedną z tych opcji, która mogłaby nie wypalić z tego względu, że Netgear ma trzecią bazę, także będzie miał naprawdę, znając jego makro, to będzie miał tyle jednostek, że Starnal po prostu nigdy nie wybuduje swojej trzeciej bazy, a jeżeli Netgear wybuduje, to Nercio po prostu bardzo szybko zniszczy. Mhm. A z drugiej strony Nercio już zbiera gaz, mamy Robo Facility oraz Roach Warren właśnie teraz budowane, więc siódma minuta Roach Warren, bardzo standardowy timing, który jest bezpieczny tak naprawdę na wszystko i to jest według mnie bardzo dobre, ponieważ Nercio nie zdaje sobie sprawy z tego, co jego przeciwnik robi, nie widzi dwóch asymilatorów, więc nie wie, czy ma opóźnić w jakiś sposób swoje budynki, technologie, czy zadronować mocniej i tak dalej. Dronuje jednakże jeszcze troszeczkę, 45 już w tym momencie, 50 dronów, 7.30 naprawdę bardzo dobra ekonomia. Jego przeciwnik oczywiście także, 45 probów, to jest według mnie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale to jest chyba świetny wynik jak na ten czas. Czy ja wiem, no dobrze mu idzie, widać, dużo Kronobusta wyda właśnie na probki, a nie chcę w tym aspekcie przynajmniej ucierpieć, albo po prostu chcę jak najszybciej dobudować tą progową liczbę probek, żeby w pełni wysaturować swoje dwie bazy i po prostu resztę już potem inwestować w atak, chociaż teraz nie idzie chyba skałki do trzeciej bazy i po prostu będzie się skupiał na makro, na ekspowaniu. No, jeżeli chce utrzymać swoją trzecią bazę, to będzie tutaj chyba ponad przeciętne umiejętności wykazać w walce z Nercie, bo Nercie już chyba zaczyna produkować roachy, jest zakończony, także powinien się pojawić jakiś tak właśnie ze strony Polaka na trzecią bazę. No i jest trzecia baza startana. Tak. Ale wiesz co, ta trzecia baza, no właśnie, zaraz zobaczymy, bo tutaj teraz Nercio dronuje dosyć mocno, 12 dronów teraz zostało wyprodukowanych, on widzi, że atak nie nastąpi, spore crawlery produkowane tak na zaś, można by powiedzieć, podwójne upgrade'y już teraz u Starnana, +1, i grane są Immortale, coraz więcej Warpgate'ów itd. itp., chce zniszczyć skałki, no i zapewne, wiesz, wybudować tutaj jakąś Warpgate'y, które po prostu, wiesz, stałyby tutaj, jakieś kilka kanonów zostałoby po prostu wyprodukowanych, no i cała ta armia zergowska musiałaby jakoś atakować w niezbyt dogodnej pozycji. No ale wróćmy oczywiście do tego, co się tutaj dzieje. Nercio jak na razie jest grany Spire, co ciekawe, i zauważmy, że on ma Roach Warren, ma kilka Roachy, jeśli dobrze zauważyłem. Czwarta baza w produkcji i Nercio... Czy będzie starał się atakować? Bo wiesz co, to jest ciekawe, bo nie ma tego, nie ma Infestation Pit, nie ma Hive'a, nic w tym stylu. I mam wrażenie, że Nercio jakby chciałby zaatakować mutaliskami. I czy to jest dobry pomysł według ciebie? Damian Rosnercio zagrał coś takiego, że zrobił właśnie niedużą ilość roachy i linków i po prostu, wiesz, tak troszkę mnie przeatakował, przycisnął, a potem właśnie zagrał mutaliski, czyli prawdopodobnie pójdzie w tym kierunku. Mapa jest bardzo duża, także to jest dobry wybór, natomiast Sarnan robi Templar Trackize, także będzie też jakaś odpowiedź na nie. Tak jest. Czy mi się wydaje, czy... No stracił Forge'a w tym momencie Starnan i to jest na pewno dosyć konkretne, ponieważ nie będziemy mieli tego szybkiego +2, tutaj oczywiście +1 na armor zostało opracowane, a piąta baza ze strony Nercia już w tym momencie, więc widać, że chce dużo gazu. Po pierwsze chce dużo gazu, po drugie będzie miał naprawdę świetną ekonomię, połowa jego bazy zostanie zajęta, no i zaraz zobaczymy, cóż tutaj Nercio nam wymyśli. Psionic Storm. +2, coraz więcej Warpgate'ów, kontra 11 mutalisków, które są właśnie teraz grane, więc idzie tutaj w stronę tych mutali. To jest ciekawe, ponieważ może jednocześnie zaatakować trzecią bazę oraz main tymi mutalami. Tutaj mamy kolejne forge i tak dalej, i tak dalej. Więc co? Tak naprawdę to takie mutale mogą być, mogą zostać tutaj mocno oszturmowane, więc ja się zastanawiam, wiesz, czy Nercio będzie w stanie coś z nimi zrobić. On musi w tym momencie atakować tak naprawdę, według mnie. No, na pewno będzie chciał cały czas zmieniać swoje jednostki, ma więcej expów, ma większe wydobycie, więc jedyne co musi teraz robić to opóźniać procesa jak najbardziej i techować Broodlordy, czyli coś co widzieliśmy na Ohanie, jak Fly grał z Maną. Prawdopodobnie zobaczymy podobny scenariusz, tylko nieco inne wykonanie. Oczywiście Nercio to zrobi jeszcze lepiej. Aha, a tymczasem mamy Mutale. W linii minerałów tutaj Giga Stalkerów zostało złapanych. Pamiętajmy, nie mają mony Blinka i coraz więcej probów nam ginie. Muszę przyznać, że wymiana jednego, dwóch mutalisków na tyle probów jak najbardziej byłaby dobra. No 14 właśnie teraz zostało zniszczonych, co według mnie jest świetnym pomysłem. Starnam tymczasem, zobacz, on stoi War Prismem w mainie u swojego przeciwnika i nie robi absolutnie nic. Znaczy, trzecia baza także została zdemolowana, więc wygląda to, że Nercio zaczyna tutaj wyglądać dosyć dobrze. Ten Warpiece nam padnie w tym momencie, więc to tyle na ten temat, jeśli chodzi o tego, jeśli chodzi o dropy Starnan. Ale mamy 5 baz już teraz kontra 2, więc... Więc to chyba ten, to chyba...
może być tyle, no to może być, wiesz, sytuacja, w której Nercio tak naprawdę, no, już nie odda swojej przewagi. W każdym razie mamy drugi atak na trzecią bazę. Zobaczymy, jeśli zesnajpuje po raz kolejny tego Nexusa, no to to może być straszne opóźnienie. Dokładnie tak, jest cancel. Mamy Archona, pamiętajcie, troszeczkę zelotów, które atakuje, jak zauważyliście. Może tam jakiś, nie, nawet jeden zelot nie zostanie zniszczony. Roach jednakże znajduje się tutaj, będą starali się troszeczkę potankować. Dalej irytujące, dalej te mutaliski tutaj się znajdują, żeby poddenerwować odrobinkę. No i Nercio według mnie w tym momencie, wiesz, to jest taka sytuacja, w której, o, ten Archon zadaje bardzo duże obrażenia mutalom. Trzeba uważać i nie skupiać ich aż tak. Ale wiesz co, no jak to oceniasz? No jak dla mnie to już jest, to może być w tym momencie po prostu, no, no prawie że wygrana dla Nercia chyba. No zdecydowanie, jednak tylko te założenia, które miałem, czyli właśnie nie pozwolić do końca trzeciej bazy prostowi, to się wszystko spełnia i zresztą mutalisków, on teraz łapią stalkery, no i no nie wiem, co się może wydarzyć już złego dla Nercia, oczywiście może jakiś spąd się później dopiero wydarzyć, ale nie wiem czy Starnan wytrwa do tego później. Tak jest, no i zaczyna być niszczony Templar Archives, mamy też Sentry, które zostały podemolowane. I zobacz, coraz więcej mutali tak naprawdę jest granych ze strony Nercia. Jak to wygląda? Jeden Archon, 5 Stalkerów i 6 Sentry. To jest tak naprawdę nic, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. A z drugiej strony mamy Zerginki, które sobie tutaj biegają. Widzę tego, widzę Starnana, który próbuje to obronić. No jest Archon, jest jeszcze troszeczkę mutalisku. Będziemy mieli atak na trzecią bazę po raz kolejny. Ona zostanie zesnajpowana po raz kolejny, więc to jest to, o czym mówisz. Nercio jeszcze do tego tutaj wymienia sobie Sentry na mutaliski. To jest też według mnie bardzo dobra wymiana. Jest cancel, probów pada nam coraz więcej. Ile pozostałych Starnowi? 50 kontra 78. Mutale się wycofały, ale wszystkie Sentry zostały stracone. Absolutnie wszystkie. I to jest tak naprawdę, no, niedobitki. Absolutnie niedobitki tutaj Starnan posiada. No niestety. Nie wytrzymał napięcia Starnów. Nie wytrzymał tej presji, jak zawsze robi na trzecią bazę. No cóż. No tak, mamy jeszcze mocne stormy tutaj są zagrywane, ale wygląda to, że to już jest w tym momencie GG. Starnan ma poniżej 100 limitu, Nercio 165, dokładnie tak, mamy GG 1-0. No jednostronna gra, można by powiedzieć. Tak, a mi się chyba nawet uda już dołączyć do Battle.net, chociaż to się dopiero zaraz okaże. Tak, tylko że jakoś tak dziwnie cię słychać. No, twój głos też się zmienił, ale... No właśnie. Wiecie co? Ja sprawdzę TS-a. Jasne. Okej. No dobra, to czekamy w te... O, przepraszam bardzo, druga gra lobby już jest, więc ja się joinę, możesz się joinąć na mnie. No, ale chyba się nie uda, niestety. Nie uda się? Szkoda. Kurczę, blade. Okej, okay. Pozdrawiam Syriusza oczywiście, jednego z komentatorów StarCraft 2, który od dawna nie komentuje, a szkoda, ponieważ fajnie mi się z nim komentowało WCG i Syriusz zawsze spoko. W każdym razie... Zaraz zobaczymy, co się będzie tutaj działo. TS jest już w porządku. Dobra, to przerzucamy się na TS-a. Przepraszam bardzo za małe problemy techniczne, ale właśnie, wygląda to tak sobie. Raz, dwa, trzy, test. No i teraz powinno być super. Okej, okay, to super. Indiego trzeba jeszcze tutaj złapać. O, wygląda to, że jest. Indy, powiedz coś. No, mów coś, ale... Nie mam jak się zalokować do StarCrafta, także to... Ajajaj. Straszna lipa. Kurczę, no dobra, no to za chwileczkę zobaczymy, może po półfinale coś się tutaj stanie. Tak. Teraz to jest w skrócie TeamSpeak. Tak jest. TeamSpeak, czyli taki... To jest jak Skype. Program do rozmów. To jest jak Skype, tylko że multiplayer. Bez czata. Znaczy czat też jest, ale to jest taki multiplayerowy Skype.
W każdym razie... Jesteśmy w lobby i gra się rozpoczyna. Starnan kontra Nercio. No jak na razie wygląda to dosyć jednostronnie, muszę przyznać. I chyba Starnan nie będzie w stanie urwać nawet gry naszemu polskiemu zawodnikowi. Będziemy mieli finał z Nerciem. Czy będzie mecz o trzecie miejsce? Meczu o trzecie miejsce nie będzie. Indy tutaj jest tak, żeby zresetować router. Więc może, no dobra, spróbujemy może. To... może. Może to. W każdym razie lecimy z drugą grą, panie i panowie. Niestety małe problemy techniczne uniemożliwiają nam połączenie naszych mocy i stworzenie casting Archona tutaj ze mną i z Indim. Przykro mi bardzo. Oczywiście, no ja tak jak założyliście, takie problemy techniczne to jest po prostu plaga. Wczoraj chłopakom na Dreamhacku ktoś ukradł generator, no i to był dosyć duży problem techniczny i nie byli w stanie kastować, dlatego ja tutaj przez chwileczkę po angielsku, ale Nercio w lewym dolnym rogu, czy ja widzę tutaj falę na czacie pełną niebieskiego kolorku, zaraz zobaczymy. Nercio w lewym dolnym rogu, jako niebieski zerk, jego przeciwnik czerwony proto Starnan. Myślę, że będzie to wyglądało spokojnie dla naszego polskiego zawodnika. Zobaczmy jednak, że on nie może nie doceniać swojego przeciwnika. I nie ukradli im generatora, nic takiego. Ja się dziwię, że Heksa jeszcze mnie tutaj nie styrała. Ale nie ukradli im generatora, tylko po prostu wysiadły korki czy coś takiego w pewnym momencie i... Był jakiś problem techniczny i chłopaki nie mogli po prostu dalej prowadzić tego wszystkiego. Czy dzisiaj finały? Oczywiście, finał będzie grany po tym półfinale. To jest już w tym momencie dwa ostatnie sety. Nercio wygrywa 1-0 ze swoim protoskim przeciwnikiem, który teraz go skautuje, jak zauważycie. Oh my god! Miota tym probem jak szatan. A z drugiej strony, jak będzie starał się oczywiście tutaj Nercio? Ja myślę, że to będzie absolutny standard. Te proby oczywiście, te mutaliski, przepraszam bardzo, były naprawdę bardzo skuteczne. I zastanawiam się, czy Nercio nie zagra ich po raz kolejny, zauważywszy trzecią bazę swojego przeciwnika założoną dosyć szybko. Tak więc... zastanawiam się, jak będzie to wszystko wyglądało. Ktoś tutaj mówi, że Starnan ma opóźnienie 1 sekundy na probach. GG! Dokładnie tak. No ale cóż, Starna jak na razie jest grany 17 Nexus z tego co widzę, więc szybka ekspansja ze strony tego zawodnika, szybsza od tego co za chwileczkę będzie posiadał Zerg. To jednakże nic tam jeszcze nie mówi na temat gry, która będzie tutaj pokazana. Probe oczywiście próbuje coś tutaj zrobić, czy Starnan postawi pylona, wygląda na to, że nic takiego nie mamy. Jest grany Queen, 4 Zerglingi, 3-12, dalej spokojnie możemy tą ekspansję zaraz postawić. Teraz można by się zdecydować na ekspę, dokładnie tak, i Nercio właśnie teraz ją tworzy. Ktoś mówi tutaj, jestem za Protosem, bo trzeba chronić ginące gatunki. What the hell, to powinieneś być za Teranem, dokładnie tak. Powinieneś być za Teranem. Ale z drugiej strony, z tego co widzę, Nercio spokojnie zaekspuje tutaj te dwa zergingi, bezproblemowo poradzą sobie z pojedynczym probem. I jak zauważyliście, Starnan jak na razie, są gateway'e, są fotokanony, wszystko wygląda dosyć standardowo. Tymczasem Nercio... Jak będzie wyglądała jego gra? Lingi, Roach'e, może właśnie te mutaliski, które widzieliśmy zresztą jakiś czas temu, no i jakieś denerwowanie swojego przeciwnika hardkorowe. Z drugiej jednakże strony Starnan, co on będzie starał się robić? W pierwszej grze pokazał nam dosyć szybkie stormy, było tam oczywiście zagrane Robo Facility, 1 czy 2 immortalki i tak dalej, szybka trzecia baza, więc możemy tutaj widzieć coś podobnego ze strony Starnana, czy może jakiś, nie wiem, Sentry Mortal All-In, jak najbardziej spoko. Stargate'owe otwarcie dla Protosa także są tutaj otwarte, przecież nikt nie zabrania mu czegoś takiego robić. W takim razie, no, jedyne co wystarczy zrobić, to tutaj poczekać razem z Nerciem, który będzie skautował swojego przeciwnika, przynajmniej zeskautuje jego gazy, albo może raczej ich brak, a z tego co widzę, Nercio jak na razie wylęgarnia, za chwileczkę zostanie zakończona, zeskautowana oczywiście. Starnan chce mieć 100% pewność, że ta wylęgarnia została zakończona. Jak zauważyliście, teraz dookoła Wojtek tak naprawdę, karuzela, świat się kręci i umiera. Kto zgadnie z czego to było, to dostanie absolutnie nic na czacie. W każdym razie Nercio, no już powoli zaczyna się to wszystko rozbudować, zaczyna się bujać ta machina wojenna. A u Starnana pierwsze centry, Warpgate Tech, nie ma plus jeden, jak zauważyliście, pomimo tego, że Warpgate Tech już jest opracowywany. I rzeczywiście T-Love. No i z tego co widzę,
jak na razie dosyć spokojnie to wszystko wygląda. Jak zauważyliście, Nercio, już teraz dwa gazy, mamy 6.25, co oznacza, że na Roach Warren się trochę czasu pozostało, ale Nercio zauważa dwa symulatory swojego przeciwnika, co oznacza, że możemy tutaj za chwileczkę zauważyć jakąś próbę mocniejszego zadronowania, opóźnienia budynków technologicznych ze strony Nercia. Może nawet zagrany zostanie Leer, nie zdziwiłbym się. A z drugiej strony już u Starnana pokazuje się Robotics Facility. No i tak naprawdę ciekaw jestem, coś tutaj zostanie zagranego. Overlord musiał się odrobinkę przesunąć, jak zauważyliście. Za chwileczkę będzie tutaj Observer zapewne. Warp Prism, no tego się akurat nie do końca spodziewałem. W każdym razie Nercio, coraz to więcej dronów. Roach Warren, jak zauważyliście, odrobinkę opóźniony, jeśli chodzi o jego Roach Warren. Co będzie starał się Nercio robić? Leer prawie zakończony, przepraszam bardzo, Leer w tym momencie się produkuje. Jest tutaj taka sytuacja, w której to nie do końca chyba będzie starał się Nercio grać jakieś takie dziwne Spire albo coś w tym stylu. Zwłaszcza, że jego przeciwnik będzie starał się go za chwileczkę atakować. Zobaczcie, tu są w tym momencie, no są grane kolejne Warpgate. Ja chyba bym nawet, czy będzie starał się grać kolejnego, wygląda na to, że nie. Dokładnie tak, jest kolejny Warpgate, więc łącznie 7-8 gatewayów granych przez Starnana. Ekstremalnie mocny atak ze strony tego zawodnika. Zaraz zobaczymy. Tymczasem pierwsze Roachy Xony na polu bitwy. Mamy także Sentry, które jak zauważycie zaczynają niszczyć Cryptumora. Został on anulowany. No i wygląda na to, że będzie musiał tutaj bardzo szybko Nercio zdążyć. Jego Roachy w tym momencie wchodzą do maina. Kilka Roachy także zostało w naturalu, tak więc jeśli jakikolwiek Sentry starałby się tutaj rzucać Force Fielda, to wtedy wyglądałoby to oczywiście o wiele lepiej dla Nercia. A z drugiej strony, z tego co widzę tutaj naprawdę, wygląda to... To znaczy może inaczej, no Starnan wychodzi, jakieś dwa Immortale, kilka Sentry, mało jest tych Sentry tak naprawdę. Troszeczkę więcej jednostek warpowanych, w tym momencie Sentry są warpowane w dużych ilościach. No i zobaczmy, Force Fieldy teraz zagrane, Nercio traci kilka Zergingów, jeden Sentry został złapany, ładne mikro ze strony Starnana. 7 Roach jednakże w produkcji, 18 Zergingów, więc jeszcze nie wygląda to źle. Pojedyncze Overlordy będą tracone, Nercio nie będzie na supply bloku jak na razie, 158 dostępnego, 131 aktualnego. Glial Reconstitution zaraz się zakończy, dużo Sentry, dużo Stalkerów, dwa Immortale, pamiętajmy o tym, no i 8 Gate. Zaraz zobaczymy, jak będzie tutaj wyglądała obrona, ponieważ mam wrażenie, że będzie miała miejsce, ma miejsce chyba wejście do Naturala, z tego co ja tutaj widzę, dokładnie tak, czy będzie miał miejsce atak ze strony Nercia, 132 limit kontra 97, Nercio posiada tutaj troszeczkę, 73 na 53, teraz jakoś próbuję może podejść do tego przeciwnika, żeby wymusić Force Field i to właśnie teraz ma miejsce, jeden Stalker zostanie stracony, mam jeszcze kilka Force Fieldów, 2 czy 3 Roachy zostały złapane i to wszystko na ten temat. Więcej Stalkerów, więcej Zelotów. Pamiętajmy także o plus jeden, który został zakończony. Czy będą Force Field zagrane teraz wszystkie z tych Roachy? O mój Boże, to było naprawdę złe. Dużo Roachy zostało złapanych. I Nercio stara się także atakować z tyłu. Zaraz zobaczymy Immortali. Jeden z Immortali atakuje Zerglingi. Roachy jednakże mamy tutaj bardzo, ale to bardzo mało. Nercio traci bardzo dużo. 105 limitu kontra 101. To może być tyle na ten temat. Nercio ma naprawdę bardzo mało. Dokładnie tak GG i 1 do 1. Ojej, kuś. 8 Gate, panie i panowie, zagrany przez Starnana, wyrównuje to Best of Three w półfinale. Cześć. Jak to wygląda? No chyba działa, jestem na StarCraftie. Dobrze. No, super. To skakuj do lobby szybciutko. No i nawet nie muszę rumuńskiej wersji tam ściągać. Tak, bo już na Ohanie graliśmy. Ponieważ już na Ohanie graliśmy, ale jest 1 do 1. Ajajaj. Widziałem końcówkę. Wow, aż taka telewizja narodowa pokazuje Dreamhacka. Wow. No to jest całkiem fajne, prawda, że jednak coś się tutaj dzieje.
To wiadomo może ile jest widzów, ile osób to ogląda w Szwecji? Wiesz co, w poprzednim razem, kiedy były półfinały i chyba finały w szwedzkiej telewizji, to... to... jakoś to tam, jakieś zostały wyrzucone te, jak się nazywa, wydane zostało oficjalne oświadczenie na temat tego, ile ludzi to oglądało. A, bo w Szwecji chyba jest 10 milionów, przynajmniej tylko na geografii, pamiętam, że podawaliśmy. Mhm. Ludności, także no nie wiem, ile tam można go oglądać. Ciekawe, czy jakaś telewizja pokaże IEM w Polsce. No to jest ciekawe pytanie właśnie. A ja jestem pewna, że tak. Pewno regionalne telewizje pokażą. No. Jakieś prywatne. Może TVP Kultura? TVP Kultura. No oni właśnie pokazują, czy są takie rzeczy. Tak? Trzeba się będzie ogolić. Mm-hmm. Z tym, że... Znaczy, ale słuchajcie, no nie jakiś tam Hyper i tak dalej, ale ile osób ogląda Hypera? Bo ja... Nie znam nikogo, kto ogląda jakiegoś Hypera. Ja nie wiem, co to jest. Do WCG nie wiedziałem, co to jest, bo po prostu z Hyper TV ktoś tam robił ze mną wywiad czy coś takiego. Ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest Hyper TV. W każdym razie wygląda to, że jesteśmy w trzeciej decydującej grze. Jest 1-1 w półfinale. Nercio kontra Starnan. Mamy Nercio w lewym górnym rogu jako czerwony zerg, Starnan niebieski Protoss. W rogu prawym dolnym, ten 8 gate, bardzo mocny ze strony Starnana, po prostu wygrał mu grę. No i fajne force fieldy, tam Nercio cały czas wymuszał te force fieldy, ale w pewnym momencie Starnan go straszliwie złapał. Absolutnie straszliwie złapał. No i z tego, co my tutaj widzimy... Mamy ochronę oczywiście, ochronę to znaczy rodzina. Tak. Starnan gra Fast Expo, Nercio jest Overlord, ale co chciałem powiedzieć to... że w zasadzie jedyną rzeczą, na jakiej musi się skupić Nercio w tej grze, to po prostu zobaczyć, co robi jego przeciwnik. Czyli tak to samo, co w poprzednich grach, ale myślę, że Nercio w długiej grze, makro, czy też jak niektórzy nazywają late game, po prostu Nercio ma dużo, dużo, dużo większe doświadczenie, więcej wygranych. No po prostu jest lepszym graczem w długich grach, a Starnan chyba wszystko rzuci na jedną kartę i po prostu znowu szybko zaatakuje, tak jak to było na tej breaku przed chwilką i jedyne, na czym musi skupić Nercio, to zobaczyć, czy jaki rodzaj tego, jaki typ takiego ataku zastosuje Starnan, czy to będzie może 8 gate, jakim grabi zaskoczył Nercio właśnie na tej mapie, na jakimś turnieju, chyba też w Szwecji, nie jestem pewien, gdzie to było, chyba WCS to był i tam właśnie grabi zaskoczył Nercio jakimś 8 gate'em, tam nie było immortali, ale to jest właśnie zadanie Nercio, żeby zobaczyć, czy tu będą jakieś immortale, czy to będą same gate'y, może to będzie jakiś szybki 7 gate na jednym kazie, to się wszystko jeszcze okaże. Póki co jest Nexus pierwszy zagrany przed Forge'em ze strony Starnana, no moim zdaniem to takie troszkę ryzykowne z jego strony, aczkolwiek Nercio będzie miał chyba tylko larwy na 4 zerglingi, oczywiście może też się zdecydować na najpierw zrobić. Aha, dobra, jest Queenka, czyli Nercio nie będzie tutaj polegał na jakimś błędzie Starnana, błędzie. Z mod mam na myśli to, że probka by tutaj nie przyblokowała hatchery w naturalu Nercia, no i teraz właśnie ją goni, żeby odpędzić, żeby zaekspować sobie, tak. No i jest ekspansja. No ale Nercio spokojnie ekspuje i tutaj akurat żadnych problemów nie ma, nie będziemy mieli żadnych kanonów ani z tym stylu, Zewingi już atakują proba, więc on także zostanie odpędzony, no i zaraz będziemy mieli kolejną ekspansję ze strony Nercia. No i teraz ciekawa sprawa, tak naprawdę podwójna dynamika bym powiedział, czyli Protoss, który może bardzo ładnie zaatakować Zerga, jego trzecią bazę na OH, ale z drugiej strony, jeśli nie będziemy nic takiego mieli, no to raczej tutaj Zerg będzie starał się ograniczyć jakiekolwiek adwanse swojego protoskiego przeciwnika, jeśli chodzi o założenie trzeciej bazy i tu będzie trzeba się naprawdę bardzo mocno bronić. Zobaczymy za chwileczkę, co Nercio wybierze, jak na razie Starnan, spokojnie, Gateway Cannon, jakiś tam Nexus się kończy itd. itp. Wszystko bardzo, ale to bardzo standardowo. Jest pytanie z czata, jak się kontroluje Immortal Olina? To jakieś jeszcze gra do końca nie rozwinęła, to mogę prosto powiedzieć. Po prostu albo należy skontrować natural Protossa jakąś grupą jednostek, albo po prostu trzeba jak najszybciej wymarnować force fieldy Protossa, jak on wychodzi, bo zanim on dojdzie z naturala do bazy Zerga, no to jest dystans i to jest właśnie dystans, w którym Zerg musi wywrzeć taką presję na armii Protossa, żeby ten zużył jak najwięcej force fieldów. Jest też probka, która
prawdopodobnie. O, jednak nie zobaczyła trzeciej bazy chyba Zerka, czy. No nie, nie zobaczył trzeciej bazy Nercia. No ale myślę, że chyba Nercio wątpię, żeby kiedykolwiek zagrał jakieś bardzo agresywne zagranie w sytuacji 1-1 w mapach. Także. No to jest tylko taka mała rzecz. Plus dla Nercia do tej pory, która wydarzyła się w grze. Jest kolejna probka też wysłana przez Starlona. Zobaczymy, czy i tą również uda się zabić Nerciowi przed tym, jak cokolwiek wyskautuje. Wiesz, no to tak troszeczkę robi, że tak to powiem, to pobani Starlonowi, ale on w tym momencie chyba zauważy creep, dokładnie tak, zauważył creep, chyba nawet zauważył tą wylęgarnię tam kątem oka, że tak powiem. Nie, wygląda na to, że nie, ale widzi creep, więc tutaj wszystko akurat, wiesz, no wiadomo, o co chodzi, prawda? Ale... Mamy drugi kanon ze strony Starnana, który jakby się obawiał czegokolwiek tutaj. Robo Facility w tym momencie także grane, więc od razu mamy sytuację, w której no coś się będzie tutaj działo. Nercio widzi podwójne asymilatory po raz kolejny. Roach Warren jednakże bardzo wcześnie zauważył, że on zagrał ten Roach Warren. To jest tak, jakby on się obawiał czegoś ze strony swojego przeciwnika i od razu chce się zabezpieczyć. Póki co widzi Nercio dwa gazy ze strony Starnana, czyli coś podobnego, co... chyba był w grze poprzedniej, Robotics Facility, czyli prawdopodobnie z tego, co tutaj widzimy, to Starnam zrobi to samo. No i wszystko się rozegra, od Nercio będzie potrafił to odeprzeć. Są trzy drony. Znaczy tutaj, wiesz, zastanawiam, dlaczego Nercio z swojej trzeciej haczerki wysłał trzy drony do Naturala, bo no podczas gdy ta baza jeszcze jest niewysaturowana. No może to jakieś małe błędy są, moim zdaniem przynajmniej. No zobaczymy. W każdym razie pokazuje nam się Evolution Chamber, Lair prawie zakończony, RoboBay. Tego chyba się nie spodziewałem, rzadko widzimy coś takiego. No ale dalej grany jest dalej grany jest War Prism. Jak na razie Nercio zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co się tutaj widzi. Ma Overlorda, który widzi dwa symulatory, ale to wszystko. Kolejne Warp Gate, w tym momencie mamy cztery dodatkowe, więc łącznie będzie ich pięć. Jak na razie Starnam próbuje wyjść z tego, co widzę, może na sekundkę? Nie, nawet nic tu się nie dzieje. I wiesz co? Ciekawie tutaj to widzę, ale no właśnie, grane są Roach'e. Mamy także Lera, Glial Reconstitution, Speed Dolingów i co chce Nercio zrobić? No bo Starnam jak na razie... Wiesz, to będzie ciekawe, ale czy on zauważy tego RoboBay'a? Chyba nie doleci Overlorda. No, wątpię, żeby doleci. W każdym razie może zobaczymy Immortal Dropa. A czy on pokazał War Prisma Nerciowi? Okej, okay, to załadował było... Załadował też Draseny. Mhm. No. Ale wiesz ciekawe. Co? Nie, ja myślę, że to może być, wiesz, to może być takie robienie troszeczkę podpuszczenie przeciwnika, ale z drugiej strony... Zostawił kilka Roach'y Nercio, więc bardzo spoko. Zobacz, że Starnan tak naprawdę pokazuje tego War Prisma tak dosyć, powiedziałbym, ostentacyjnie wręcz, więc to jest aż wręcz, wiesz co, takie bym powiedział, ej, zobacz, będę ci robił dropa. I ja nie sądzę, żeby Nercio dał się na to nabrać. Chociaż buduje dużo Roach'y, więc zastanawiam się, co tak naprawdę Nercio chce zrobić. No Nercio ma też w razie czego już ustawione Roach'e na swojej rampie w mainie, także ewentualny drop central nie będzie aż tak... Taki świetny, w dodatku chyba wszystkie Rally Pointy cały czas tam prowadzą. Cały czas Nercio robi jednostki, dronki troszkę przystopował, nie musi chyba ich robić teraz zbyt wiele. No i dobra, 134 limitu Nercia, są też dwa Immortale w Warpizmie, teraz Warpin wylatuje, jest do niego szybkość opracowana, więc może być bardzo namolny tutaj. No i fajnie, że Nercio też zrzuca creep na trzeciej bazy Starnana, żeby go jak najbardziej opóźnić, ale myślę, że nawet no to jest, to chyba to jest bardziej w PvP widziane coś takiego, czyli drop immortali, jakieś kolosy się zaczynają pojawiać. To znaczy, zobaczymy, jak to zadziała. Ja to widuję w PvZ, gdzie wiesz, można ściągać oczywiście drony i dokładnie tak. Roach'e także nie są w stanie za bardzo tego bronić. W każdym razie podnosi to wszystko i odlatuje Starnan. Zadał troszkę obrażeń. Teraz będziemy mieli, właśnie, to jest takie irytujące, kiedy otrzymujesz tutaj mocne obrażenia za pomocą tego wszystkiego. Jest atakowany jednakże War Prism. Zaraz zobaczymy, co się będzie tutaj działo. 26 zegników produkcji Infestation, prawie zakończony. Tutaj jednakże mamy już pierwszego kolosa. Armia jest mała dla Starnana, ale jest tutaj ten kolosus razem z Sentry. To jest problem, wiesz co? No Nercio ma trzykrotnie więcej armii, z tym, że ta armia to są jedynie Roach'e i tutaj dużo będzie zależało oczywiście. Nercio w tym momencie tak, wiesz co stary, może ja ci pomogę zniszczyć te skałki. A no i co, po raz kolejny, mamy War Prisma, który sobie tutaj stoi, więc raczej nic nie zostanie wykonane, dokładnie tak. No i Nercio według mnie nie może wejść tutaj, ale gra Spire, co mi się podoba, za chwileczkę będą koruptory i to jest według mnie bardzo ładna kontra na to, co robi jak na razie Starnan.
Tak, zdecydowanie. Jest też warp z lotów i immortali przeciwko zerglingu. Mam bardzo nercia, ciekawe tutaj rozwiązanie ma Starna, ale chcę na pewno kupić troszkę czasu, żeby założyć swoją kolejną ekspansję. Oczywiście immortali nie stracił i nerf cały czas. Na pewno chcę jak najbardziej opóźnić trzecią bazę Protossa, ale też chciałby samemu troszkę się tak dobrać do tej ekonomii, jaką zerg może zbudować. Troszeczkę dorobił nerfcie, także to już wszystko jest stabilniejsze. Tak jak powiedziałem, jest fire, więc mutaliski, no nerfcie czasem słynie z takich świetnych przebłysków, takich świetnych decyzji i mam nadzieję, że to tutaj właśnie też będzie pokazane. Jak zrobi mutaliski, one w zasadzie wygrają mu grę. Co prawda Stardam teraz zobaczył fire. I to nie będzie tak dużym zaskoczeniem dla Starana, jakby mogło być, ale nie ma jeszcze nawet Blinka w produkcji. O, co my widzimy? Koruptory. No tak, koruptory według mnie są świetną decyzją tutaj ze strony Nercia, ponieważ nie dość, że jest w stanie zestrzelić ten niesamowicie irytujący Warprism, to do tego jeszcze, wiesz, one będą dobre na kolosusy, tak. Prawda? Zadają im dodatkowe obrażenia, tutaj mamy dwa kolosy, za chwileczkę będzie kolejny. I porównywalnie, zobacz, ale Nercio ma 118 mitu, Starnan ma 61 i te kolosy są bardzo ważne. Jeśli straci te trzy kolosy, no to cała sytuacja może po prostu wyglądać przerażająco źle dla tego zawodnika. Warprism coś jeszcze tutaj próbuje robić. Zobacz, że zostawił Immortale, będzie zapewne robił Warpina do trzeciej bazy. Infestation Pit tam jest budowany, ale... No właśnie, na Infestation Pit w takiej dosyć ciekawej pozycji może zostać zestrzelony. Z drugiej jednakże strony Nercio będzie atakował i ten atak może być naprawdę przemocny. Tutaj są grane dwa kolejne fotokanony. Zaraz zobaczymy, jak będą wyglądały force fieldy, ponieważ jak na razie nie mamy ani jednego. Teraz jeden kolosus zostanie zestrzelony natychmiastowo, nie oddał ani jednego strzału. Wygląda to drugi kolosus, także nam pada. Gdzie są force fieldy? Teraz zostały zagrane, ale trzy kolosy zostaną super szybko zestrzelone i cofa się po prostu Nercio, oczekując teraz na jest zakończenie. Jest też kontratak trzeciej bazie Nercia, są dwa zeloty, dopiero teraz Nercio zdał sobie z tego sprawę. Cały czas trwa, tak, świetna decyzja z tymi koruptorami była, bo pozbył się wszystkich kolosów w momencie, gdy stalkery były już poza pozycją, także Nercio tutaj naprawdę bardzo mądrze to rozegrał wszystko i... No, buduje sobie przewagę już. Tak jest, dużą przewagę. Czwarta baza w produkcji, zaraz zobaczymy. Czy będziemy mieli Nercio, który będzie próbował atakować jeszcze raz. Pamiętajmy o tym Warprismie, który teraz się cofa. Zauważ jednak, że próbuje go przechwycić koruptorami. To może się udać. Jak na razie, no nie widzimy, żeby tutaj cokolwiek wyleciało. No Nercio jakieś tam te, jakieś... jak się nazywa, jakieś changelingi nam tutaj wiszą, mamy czwartą rengarnię, która jest budowana Hive, Pathogen Glance i tak dalej, no i Warpins zostanie zniszczony, dokładnie tak, no Warpins na pewno nie ma szans na zrobienie czegokolwiek, więc jak teraz oceniamy tą sytuację? No na pewno Starnan nie stracił swojej trzeciej bazy, co jest według mnie ważne, ale z drugiej strony pokazuje nam się więcej Immortali, więcej Sentry, nie widzimy żadnego Tech Switcha według mnie, nie ma tutaj Templar Archives, nie ma Stargate'a, więc jak na razie Starnan siedzi po prostu sobie tutaj, wiesz, komfortowo na Immortalach i nie robi zbyt wiele. No nie wiem, czy zbyt komfortowo. Myślał, że już jest 16 minuta, czyli moment w czasie, w którym już się pojawiają inwestory i powoli Broodlordy. Hype już jest zakończony, bo teraz wychodzi Starnan. Fajnie dla niego, jakby teraz zaatakował przed tym, jak nie ma jeszcze inwestorów, ale one już właśnie teraz się wykluły i naprawdę nie wiem, czy Starnan po prostu nie zginie przez tą decyzję, jaką jest teraz atak. No może szybko tam wejść, zaforsfieldować przejście, zniszczyć ekspansję za darmo i tyle, ale Nercio bardzo mi się podoba, że teraz lewą stroną mapy będzie atakował, jakiś kontratak może wyprowadzi. Nie ma żadnego walla ze strony Starnana. Zobacz, że Starnan tutaj teraz zostawił kilka stalkerów, ale resztą armii się cofa, ale tak jak powiedzieliśmy, jest kontratak, zaraz zobaczymy, bardzo ładny hold position, no i próby zaczynają nam ginąć, wygląda na to, dokładnie tak, dużo próbów zostaje zdemolowanych, zaraz zobaczymy zerglingi, oczywiście, no tak na naprawdę niedużo probów zniszczonych, ale chwileczkę, momencik, jeszcze próbuję tutaj coś zrobić. Te próby nas zaczynają ginąć w większych ilościach. Czwarta baza oczywiście została zniszczona. Wszystkie stalkery się wycofały razem z Immortalem. No i wiesz co? Jak dla mnie tutaj to wygląda ciekawie, ponieważ mamy Greater Spire, mamy 184 limitu kontra 176, armie są równe, ale tak jak powiedzieliśmy, jest 13 inwestorów, to są ogromne ilości. Kiedy Greater Spire się kończy, Nercio od razu, według mnie, zacznie morfować Broodlordy. I Starnan za bardzo nie ma czego, jak tego kontrolować, nie ma Sztormów, nie ma Archonów, nie ma Mothershipa, nic takiego. Ma dużo, dużo Stalkerów, ale samymi Stalkerami według mnie, no chyba, żeby miałby ich porażająco duże ilości, to tak, ale według mnie tutaj ta armia nie wygląda aż tak dobrze, żeby on był w stanie swojego przeciwnika kontrować. No ma 29 Stalkerów, zazwyczaj takie krytyczne masy to jest 50, ale nawet takie liczby nie radzą sobie najlepiej z Infestorami i Broodlordami. W międzyczasie Nercio już pierwsze Broodlordy się wykluwają, zajmuje kolejne XP.
No i start nam, no dopiero teraz zaczął budować Stargate, to jest jakieś 2-3 minuty za późno. Przynajmniej cały czas kontynuuje jakieś próby warp prismami, coś latać po mapie. Teraz z lewej strony coś się chyba będzie działo. Widzimy dwa linki tutaj nic nie skontrują ze strony Nercia. Aha, Staran będzie warpował tutaj bliżej. Postara się wysnajpować tą osamotnioną bazę i też prawą stroną mapy leci jeden warpism. No i to przez teraz prawdopodobnie zobaczymy i dość sporo, żeby właśnie dotrwać do Mothershipa. Ale wątpię, żeby to pomogło. Tak, została zniszczona ekspansja na godzinie 10. Tak jak powiedziałeś, mamy drop także po prawej, a tymczasem Starnan decyduje się na atak w czwartą bazę i to wiesz co, to jest irytujące strasznie, bo on za chwileczkę może mieć swoją kolejną bazę, a jego przeciwnik tymczasem go straszliwie denerwuje. Fangal jednakże bardzo ładnie zagrany, no i mamy Infestatran, które świetnie tutaj to wszystko obronią. Infestation Pit jednakże ma 80 życia, 70-63. Z drugiej strony zobacz, cóż robi tutaj Nervio, stara się Starnana złapać, liczy go złapie, jest ogromny defensywny blink. Sentry jednakże złapany na mocnego Fangala, ale czy będzie miał miejsce także kolejny? Nie, nic takiego nie zostało zagrane. Nercio cały czas wylimitowany. Starnan 170. Nercio zaczyna mieć większą armię, ale no właśnie, po raz kolejny warpiny ze strony Starnana i zobacz, jak to irytuje. Jak to denerwuje, jakieś charge-oty nam tutaj padają. Jeszcze jakiś fajny Fangal został zagrany. To mi się akurat bardzo podoba ze strony Nercia, że jest w stanie świetnie to ogarnąć, wiesz, naprawdę świetnie to ogarnąć. No i jeden warpism teraz zostanie zdemolowany. No i to wszystko na ten temat. Mamy, z tym, że tak jak powiedzieliśmy, on opóźnia atak Nercia, co oznacza, że może budować Mothershipa, upgrade'ować się i tak dalej. Czy jednakże zdąży z tym, myślisz? O, muszę ci powiedzieć, że trochę mnie martwi teraz sytuacja Nercia, bo no nie ma też... Aha, dobra, wreszcie są jakieś overseery, bo zauważyłem na production tab, że teraz Dark Train się skończył, więc jakieś Dark Templary naprawdę mogłyby sporo namieszać się ataku, chociaż Nercia teraz, no już tutaj sporo Bloodlordów do inwestorów. Zobacz, no ten Fangal na wszystkie centry, nie będzie ani jednego force fielda. No to było akurat bardzo, bardzo niedobre. Czwarta baza zostanie zniszczona bez problemu, no ale baza, armia Starnana dalej ogromna. Nercio 201 limitu przez chwileczkę. I no i za chwileczkę będzie Mothership, pamiętajmy o tym. Tak jest, charge loty też kończą się, one pomogą troszkę w harasowaniu, a w międzyczasie trzy Dark Templary na środku mapy właśnie pod Broodlordami przemknęły. No i ciekawe, czy... A jest tutaj jakieś spory są w trzeciej bazie i będzie chyba chciał szybko zabić Starnan, no czy to się uda? Teraz widzą spory tą bazę i też na środku mapy, Boże, co tu się stało? Złapał całą armię Starnana, Nercio, no i po prostu wygra to chyba wszystko już w tym momencie, bo Mothership dopiero teraz się wykluł. No, stracił trzecią bazę Nercio, pamiętajmy o tym, ale z drugiej strony wiadomo, że Starnan buduje czwartą bazę na godzinie czwartej, no i oczywiście zaatakuje to Nercio. Z drugiej strony jednakże stracił dosyć dużo nasz polski zawodnik, no i zaraz zobaczymy, wiesz co, no to jest 190 limit kontra 125, ale w tym momencie Nercio według mnie musi zaatakować, ponieważ on ma o wiele większą armię. I tak naprawdę cały czas ten jego przeciwnik kupuje sobie czas i będziemy mieli atak, dokładnie tak, jest atak na czwartą bazę, Starnan w tym momencie podchodzi, zaraz zobaczymy, czy zostanie złapany jego Stalkery na jakiś Fangal, no na Fangale nie było, jest defensywny blink bardzo ładny, atak na tą czwartą bazę za chwileczkę nastąpi, no i z tego co widzę, to będzie chyba tyle na temat. Ja przynajmniej nie widzę takiej sytuacji, w której, no zobacz, do tego jeszcze Nercio buduje Banelingi i to jest bardzo fajne, bo on buduje te Banely tylko po to, żeby wrzucić je do Vortexa. Tak jest, to jest taka jego odpowiedź na Vortexa. A propos Vortexa, właśnie teraz już ma Starnan tyle energii, żeby jednego rzucić. Nercio się już przymierza do ostatecznego prawdopodobnie ataku, chociaż no sporo probek tutaj zbiera z czwartej bazy, która nie istnieje u Starnana. Tak. Jakiś tak zwany long distance mining i zbliżają się już Broodlordy, żeby to, temu wszystkiemu zapobiec. Ile tych paintingów? Widzę tutaj 24 paintingi. Chyba już Archony po prostu wybuchną, jak wejdą do Vortexa, ale to się dopiero zaraz okaże. Cały czas blisko siebie są Broodlordy. Tak. No fajnie, jakby jeszcze rozdzielił Nercio. Teraz agresywnie wychodzi Mothership do przodu. A i czy będzie jakieś przejęcie? Będzie! Jest Vortex zagrany, ale Nercio nie może się poruszać w tamtym kierunku. Zaraz zobaczymy. Zobacz, że on tymi paintingami jak na razie nie wchodzi do Vortexa, teraz dopiero, dokładnie tak, wszystkie Bane'y do Vortexika, no i zobaczymy jeszcze do tego Infestetteranów tam wrzucił, to już nie jest akcja, to jest po prostu kwas siarkowy zapodany właśnie w tamtym kierunku i wygląda na to, że wszystkie jego Broodlordy przeżyły ten Archon Doilet, mamy ogromne ilości Broodlordów, które w tym momencie atakują, Mothership także jest atakowany, zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie Nercio przejść do finału, wszystko na to wskazuje, że coś takiego będziemy mieli, pada na Mothership, padają nam ostatnie Stalkery i mamy apostrof GG, well played, GG.
Shimu Winercio i mamy naszego polskiego zawodnika w finale. Finał Acer.